idzie baba z garbem do lekarza, a on do niej: na chuj się pani skrada? Wchodzi koleś do klubu i widzi, że laska tańczy na stole. I mówi: zajebiste nogi, nie? Ona się pyta: naprawdę? On mówi: no, dużo wytrzymują. Dlaczego prawiczek dzwoni do drzwi? Bo nie puka. Dlaczego owoce nie są brudne? Bo soczyste. Gościu śpi, nagle dzwoni telefon, kurwa, nie? Bierze słuchawkę: halo, 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 halo. A tam: dzień dobry, czy to pan zamawiał obudzenie na 9? Tak, to ja. To szybciutko, bo już jest 10. Jedzie sobie mąż z żoną. No i mąż mówi do żony: kochanie, ponieważ przyjechaliśmy z Radomia, no to może byśmy rozpoczęli teraz, mieszkając w Warszawie, w hotelu pięciogwiazdkowym, grę wstępną. Ona mówi: no spoko, nie ma problemu. On mówi: no to może mogłabyś mi postać kutasa. Ona mówi: no spoko, no nie ma problemu. Rozpina rozporek i zaczyna mu stać kutasa. On się tak rozmaszy, jedzie i nagle: nie, przypierdolił w drzewo. Ona mu chciała kutasa, krew się leje, zapierdalają na oją, wpada. I lekarze mówią: kurwa, co się dzieje? Szybko na blok operacyjny z panem. A co się pani stało? On mówi: ja mam Hiota Harle. Ale o co pani chodzi? Ja mam Henisa Harle. Ale proszę panią, my pani nie rozumiemy, o co pani chodzi? Ona tak patrzy w prawo, w lewo, w prawo. Dwóch starszych panów sobie siedzi na ławce i tak dyskutują o kobietach. I jeden do drugiego mówi: ty Jasiu, kiedy ostatni raz ruchałeś? Wczoraj. Kogo? Twoją starą. Przychodzi kobieta do ginekologa i mówi: proszę mnie zbadać. Ginekolog bada i mówi: no, będzie pani musiała kupować pieluchy. A co? Jestem w ciąży? Nie, rak okrężnicy. On kaszle, ona kaszle, ono kaszle. Co to za czas? Nie mam pojęcia. Czas na syrop. Blondynka siedzi sobie na motorze i z tyłu mówi: a, zajebałem się mułem i chuj. Jedzie facet, nie wiem czy robisz tego sortu do siebie, jedzie facet koleją transsyberyjską i uznał, że wykupi sobie kuszetkę. No bo prześpi się, to długa podróż i tak dalej. No to wchodzi do przedziału, patrzy, górna prycza zajęta. No to odruchowo kładzie się na dolną i tak usypia, nagle czuje coś mu na ryj kapie. Bierze, patrz. Gówno. Patrzę, a nad nim taka plama na tym materacu brązowa. Wstaje, tego typa z górnej pryczy: panie, panie, obudź się pan, zesrałeś się pan. On się odwraca: nie śpię. Jest gość, który przyszedł na rozmowę o pracę i się pyta pracodawca: jakie zna pan języki? No i on mówi: no, no znam angielski, francuski i hiszpański. No, pracodawca: wow, no to niech pan coś powie po angielsku. Guten Morgen. No ale panie, to jest po niemiecku. A, no to znam 4 języki. Jest lekcja w szkole, pani nauczycielka pyta się dzieci: dzieci, opowiedzcie o tym, jakie macie zwierzątka w domu. Zgłasza się Małgosia, ja mam kotka, zgłasza się Natalka, ja mam pieska, zgłasza się Jasiu, a ja mam sowę w domu, nie? Pani nauczycielka się pyta: Jasiu, jak, no pieska, kotka, rozumiem, ale sowę? Tak, ja mam sowę w domu, nie wierzy pani? Niech pani przyjdzie do mnie po lekcjach, to pani pokaże. Nauczycielka, zaintrygowana tą zaistniałą sytuacją, postanowiła udać się do Jasia po lekcjach. Weszła do Jasia do domu, nie? O, dobrze. Jasiu, pokaż mi tą sowę. Gdzie masz sowę? Proszę, pani profesor, zapraszam do salonu. W salonie mam sowę, nie? Pani profesor wchodzi do salonu, a tam na fotelu bujanym dziadek Jasia, nie? Ale Jasiu, przecież to gdzie ty masz? To nie jest sowa, to jest twój dziadek. Nie, pani profesor, to jest sowa. Niech pani zobaczy. Dziadku, kiedy ostatni raz myłeś dupę? Co ma łyżka wspólnego z jesienią? Jesienią. Nie?
dwóch Polaków zwiedza Walię. I tak się stało, tak się złożyło, że dotarli na wyspę Anglesey, na której obecnie się znajdujemy. I podróżowali i dotarli do miejscowości Llanfair, Pwllgwyngyll, Gogerri, Hwernedrobwll, Llantysilio, Gogogoch. Tej, której się właśnie teraz znajdujemy, jak widać na załączonym obrazku. Stwierdzili, że ta nazwa jest fenomenalna, świetna i że muszą tą miejscowość pozwiedzać. Łażą, oglądają, robią zdjęcia i w ogóle bardzo im się podoba i nagle stali się głodni. Stwierdzili, że muszą iść do jakiejś restauracji coś zjeść. Wchodzą do pierwszej restauracji, podchodzą do lady i mówią do gościa: proszę pana, chcielibyśmy coś zjeść, ale prosimy, żeby pan bardzo wolno powiedział nam, gdzie my się znajdujemy. Gościu tak się opiera do ladę, patrzy na nich i mówi: Burger King. Pozdro. Jedzie gościu pociągiem, siedzi w przedziale. Nagle drzwi się otwierają, wchodzi taki zajebiście wielki, dwumetrowy rusek, nie? I mówi do niego: ja ciebie jebałem w żupu, z wazelin czy bez? On mówi: nie, dziękuję, jestem hetero i tak dalej. Nie, ja ciebie jebałem w żupu, z wazelin czy bez? On mówi: nie, naprawdę, dziękuję. A ten znowu: nie, ja ciebie jebałem w żupu, z wazelin czy bez? No i gość sobie tak myśli, mówi: kurwa, no co, przecież nie dam mu rady, gość ma 2 metry, wielki jak szafa. Mnie tam zajebie, no już dobra, z wazelin. A ten rusek się wychyla z przedziału: wazelin, ka mnie. Dwóch gości rozwiązuje krzyżówkę. Jeden pyta się drugiego: słuchaj, otwór u kobiety. Drugi mówi: pionowo czy poziomo? On mówi: poziomo. Pysk. Przychodzi baba do lekarza, mówi: panie doktorze, psy mnie pogryzły. A nie wie panie, czy były szczepione? No były, dupami. Idzie Jasiu przez ulicę i zachodzi do kiosku, mówi: proszę pani, ugryzł mnie pies. Ale gdzie? No właśnie tu przy kiosku. Idzie blondynka do sklepu. Może nie do sklepu, może do lekarza. I lekarz jej pyta: co pani dolega? Cycki mnie bolą. Od czego? Albo ta kurwa jebana za mocno ścisnęła. Gdzie kupują sobie buty? W CCC. Jak nazywa się lis, który robi bałagan? Syfilis. Odchodzi Polak w Niemczech do Niemca na stacji benzynowej, bo im się samochód rozwalił. Podchodzi do tego Niemca, mówi: przepraszam, zawiezie mnie pan i kolegę do Berlina? Niemiec: was? No tak, mnie i kolegę. Jak się nazywa ulubiony rap gołębi? Hemp gru. Kraken siedzi, tak patrzy pod paznokciami i mówi tak: kurwa, piasek? W dupie? Co łączy orkę i delfina? Nie mam pojęcia. Obydwaj chcą się ruchać. Zapierdala sobie zajączek przez las i krzyczy: wyruchałem lwice, wyruchałem lwice. Widzi sarnę. Tej sarna mówi do zajączka: nie krzycz tak głośno, bo lew to usłyszy i kurwa cię wydyma. Ale zajączek mówi: co ty pierdolisz, sarna? I biegnie dalej. Wyruchałem lwice. Jest dzik. Dzik mówi: zajączek, nie krzycz tak głośno, że wyruchałeś lwicę, bo lew cię dojedzie i nie będzie ciekawie. A zajączek mówi: co ty pierdolisz, dziku? I biegnie dalej: wyruchałem lwicę. I wyskoczył lew. Goni tego zajączka. Zajączek wszedł w taką dziurę od pnia, ten przeszedł, a lew za nim. Lew utknął w tej dziurze, a zajączek obrócił się, podniósł ogon lwa. W to mi nikt nie uwierzy. Wysiada Mikołaj z lasem. Po 2 godzinach idzie sobie napić się. Po 4 godzinach wraca i widzi podwójne sarnie. I się zastanawia, które to są jego sarnie. Lewa czy prawa strona? O, to jest zagadka. Aha, lewa. Prawa. A skąd? Ale się nazywa. Ale ci. Z tego powodu, że Mikołaj wiedział, bo te sanie postawi swoje sanie. Jaki jest szczyt perswazji?
wmówić kobiecie, że mały penis jest lepszy, bo nie uwiera. W sklepie spożywczym stoi kobieta w kolejce z dzieckiem, a za nią facet. No i to dziecko... Mamo, siku, mamo, chcę się jeść, mamo, chcę się pić. No i tak. Ten facet mówi do tej kobiety: pani, kup temu dzieciakowi arbuza, to się naje i napije. No co ta kobieta? Wiesz pan co? Zwal sobie pan konia nogami, to poruchasz i potańczysz. Jakiej kolędy nie śpiewa się w Świebodzinie? Jezus malusieńki. Małżeństwo kanibali je obiad. Żona mówi do męża: Zenek, mamy bardzo dobre dzieci. Idą dwie glizdy przez ulicę, jedna mówi: uważaj walec, a druga: a co mi tam wale? Przychodzi Jasiu do rodziców, szybko biegnie i mówi: tato, mamo, dziadek powiesił się na strychu. Rodzice zaniepokojeni idą na strych, patrzą, dziadka nie ma. No to Jasiu: haha, żartowałem, dziadek powiesił się w piwnicy. Co za gówzdura. Co robi doktor na poczekalni? Sprawdza, trzeba będzie mdłe. Jest sobie gościu na bezludnej wyspie. Wyspa tylko taka, że wiesz, jedna palma i to bez kokosu. Wiesz, 150 metrów dalej oaza, wiesz, gołe dupy, kurwa, kokosy, ananasy, wszystko rośnie i w ogóle. No i gościu mówi: przepłynę sobie tam, nie? Wchodzi do wody, daje krok, a tam rekiny, nie? Mówi: chuj, dobra, odpuszczam. I patrzy po brzegu, skacze taka mała żabka, nie? Złapał ją, mówię: a w końcu coś, kurwa, zjem. A ta żabka: nie jedz mnie, nie jedz, ja jestem magiczną żabką, spełnię twoje jedno życzenie. Gość tak patrzy na tą żabkę, mówi: ty, to weź mi tu mostek pierdolni, nie? A żabka: a żeś, kurwa, wymyślił. Czym się różni frytka od blondynki? Frytkę się soli, a blondynki się pieprzy. Jasiu przychodzi do domu i tato się go pyta: Jasiu, wierzy w świętego Mikołaja? Jasiu odpowiada do taty: kurwa, dlaczego miałbym wierzyć? Jak to dlaczego? Przecież święty Mikołaj się przyniósł na świat. Siedzi syn na podłodze z ojcem, ojciec czyta gazetę, matka w kuchni, wiadomo, co tam robi, a syn do taty: tata, gdzie mama? Tata, czytaj na gazetach. Matka jest w kuchni, czyta dalej. Synu, nic, jak zwykle dalej. Bawi się, za chwilę znowu: tata, gdzie mama? A jeszcze się skurwia. Matka jest w kuchni. Synu się patrzy, zastanawia się i do matki: mama, gdzie tata? Ojciec jest w drugim pokoju. Jadą Arabi na wielbłądach, oni patrzą, idzie typ z ręcznikiem. Zatrzymują się, ten chłopanie mówi: panie, mówię, daleko tu jakieś do morza? Arab tak pokazał ręką, mówi: no tam jakieś 300 kilometrów, a hop, ale plaża. Poszedł facet do kina, wybrał taki film, żeby samemu na sali, chciał trochę odpocząć od ludzi, chciał mieć spokoju trochę, no i siada sobie w pustej sali i w pewnym momencie... Czuję? Nie wie, gówno. I tak rozgląda się po tej sali, patrzę, faktycznie tam w czwartym rzędzie chyba z przodu siedzi facet. Mówię: może to od niego? Tak mocha gdzieś tam na boki. No nie. Przeszedł tam parę rzędów do przodu, tak za nim. Mocha. Ale od niego jebie gówno. Mówi: o co chodzi? Podszedł jeszcze bliżej. No kurwa, no to od niego taki jebie, nie? Mówi: przepraszam bardzo, czy pan się zesrał? No się odwraca: tak, a o co chodzi? Przychodzi mąż z żoną do ginekologa i mówi: dobra, nie śmiesz się. I mówi: ty, doktorze, jest problem. Jak rucham moją żonę, to jej mucha szybki wylatuje. Ten lekarz tak patrzy, mówi: dobra, to ja pana żonę zabieram, niech pan poczeka, no nie? Mija 45 minut i jest faza, no nie? I gościu do niego mówi... Wychodzi doktor z pokoju i mówi: proszę pana, mam dla pana dobrą i złą wiadomość. To niech pan zacznie od tej dobrej. Pana żonę się zajebiście rucha. A jaka jest zła? Od 3 tygodni nie żyje. Jak nazywa się kod złomiarza? Puszek. Przychodzi cypis do burdelu. Płaci 200 zł i mówi: rozbieraj się. A ona na niego patrzy i mówi: cypis,
zanim zaczniesz mnie ruchać. Zobacz, co mi wczoraj zrobili w szpitalu. Wiecieli mi całą macicę. Nigdy nie będę mogły mieć dzieci, ale ty możesz nas do końca. Mamy dzieci, pies. Przychodzi zakonnica do lekarza, nie? I mówi, panie doktorze, mam problem, nie? Bo lecą mi z pizdy znaczki, nie? A pan doktor mówi, no to niech się pani położy, niech się pani rozbierze. Znaczy siostra, niech się położy, niech się siostra rozbierze i zbadamy siostrę, nie? Zbadał ją tego, siostro, to nie są znaczki, to są naklejki od bananów. Leci gołąb i się potknął. Teraz wszyscy... Uwaga! Wszyscy biją brawo dla tej pani! Przychodzi gościu do burdelu. I chce bzyknąć tam jakąś dziewczynę. I przychodzi i widzi taką starą zakonnicę za biurkiem. I mówi, że chciałby skorzystać. No to stara zakonnica mówi, że płaci pan tutaj 500 zł i widzi pan drzwi za mną i idzie pan. No to zapłacił 500 zł, poszedł, otwiera drzwi, widzi już troszeczkę młodszą zakonnicę i ona mówi do niego, płaci pan tutaj 200 zł i te drzwi za mną. Czyli już razem 700. On już... Dużo, nie? Ale mówi, dobra, zapłacił już 500, chce, ma ochotę, więc idzie dalej. Już widzi taką naprawdę lepiej ubraną, fajną zakonnicę. Mówi, płaci pan 100 zł i idzie pan za drzwi za mną. No, już się język łączy. No i wychodzi, patrzy się, nic nie widzi. Chce się obrócić, żeby sięgnąć za klamkę i widzi tylko jedną tabliczkę. Właśnie zostałeś wyruchany przez siostry Urszulanki. Idzie Jezus przez pustynię i idzie prostytutka, nie? Oni są z siebie w odległości 5 minut, nie? Idą, idzie Jezus, idzie prostytutka. Jezus spotyka prostytutkę, ona mówi o Jezu, on mówi o kurwa. Co ma wspólnego jazda na rowerze i lizanie pizdy? Chwila i nieuwagi lądujesz w rowie. Co robi strażak na siłowni? Spala kalorie. Dlaczego taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Co robi pani z kwiatami w klubie magazyn? Pomyliłem plezy. Jak się nazywa lekarz pandy? Pan doktor. A znasz to? Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe. Podchodzi pani do Jasia i pyta, Jasiu, czemu nic nie narysowałeś? Nieprawda, narysowałem małysza. A gdzie on jest? No, poleciał. Młody Indianin przychodzi do wodza i mówi, wodzu, jak to jest? Jak, w jaki sposób wy nadajecie nam imiona? No on mówi, a no widzisz, młody Indianinie. Mówi, jak się na przykład rodzi dziecko i ktoś spojrzy w niebo i widzi lecącego orła, to nazywamy go lecący orzeł. Mówi, albo na przykład, jak się urodziła twoja siostra, no to akurat wtedy spojrzeliśmy na piękne róże i się nazwaliśmy ją piękna róża. A właściwie dlaczego pytasz starającym się? To już wiem, czemu to się nazywa suka strefa. Do czego można porównać piwo bezalkoholowe? Jak myślicie? Nie wiem. Dziękuję. Do seksu z własną siostrą, a wiecie dlaczego? Niby w sumie jest spoko, jednak coś jest nie tak. Przychodzi ginekolog do neurologa i mówi, ty Stefan, chodź, bo mam pacjentkę, której pizda jest jak arbuz. Co? No chodź, zobacz, oni wbiegają do pokoju, on tak patrzy. Normalna, no ale polisz. Mama się pyta Jasia, co chciałbyś dostać pod choinkę? A ja się do niej, jak to co? Twoją siostrę, żeby mi opierdoliła gałę. Gada dwóch gości, kurwa, nie? I mówi jeden do drugiego. Słuchaj, ziomek, dzieciak mi się urodził. Nie no, to gratuluję, nie? Mówi tego, ej, chuj podobny do mnie. Po czym poznałeś? Uff, kurwa, przyszedł o 4 rano. Zajebiste! Przychodzi gościu do sklepu, no i kupuje twaróg i wychodzi. Za godzinę przychodzi znowu i kupuje twaróg i wychodzi. No typiarka, ekspedientka patrzy, no, chyba lubi twaróg. No i za trzeci raz przychodzi, też kupuje twaróg, wychodzi. Babeczka taka zdziwiona, przychodzi czwarty raz, znowu za godzinę, bierze twaróg, no i typiarka się go pyta, chyba pan lubi twaróg, po co panu tyle twarogu? No i babeczka
postanowiła, że jak przyjdzie jeszcze raz, bo nic jej nie powiedział, to będzie go śledzić i dowie się, po co jest ten twaróg. No dobrze, przyszedł faktycznie jeszcze raz, no i kupuje twaróg, no a ta piarka jak postanowiła, tak zrobiła. Śledzi go, idą mniej więcej tak 20 minut, pół godziny i doszli nad jezioro, takie podmiejskie. No i patrzy i typ rzuca ten twaróg do jeziora. No i kurwa z jeziora wypada taki wielki potwór morski, ja pierdolę, wyje, bierze ten twaróg, żuje, kurwa i znika. Tafla jeziora się uspokaja, nic się nie dzieje. Typiara wybiega zza krzaka, krzyczy, kurwa widział to pan Boże, co to było? I mówi, nie wiem, ale zajebiście wpierdala twaróg. Siedzą dwie małpy w wydymaczu na gałęzi, jedzą banany. Jedna tak patrzy na drugą i ona ma takiego bardzo brązowego banana. I mówi, ty, czemu ten twój banan jest taki brązowy? Bo go jem drugi raz. Piszą sobie dwa nietoperze na gałęzi, jeden mówi drugiego, ty wiesz czego się boję na starość? No czego? Że nie będę trzymał moczu. Co jest czerwone, pomarańczowe i zielone? Nie mam pojęcia. Wiecie? Kameleon na światło. Jak się nazywa człowiek nóż? Nie wiem. Janusz. I tak idąc pod górkę, co powiedział obcy? No? Nostromo. Był taki pingwin, był spawacz, on sobie tak spawał i wyjebali go z roboty. Poszedł do baru i stwierdził, że kurwa musi się najebać, no bo go wyjebali z roboty. I wchodzi gościu z cyrku do baru, patrzy i nagle patrzy pingwin kurwa i pije. O chuj chodzi, no to może go do cyrku wezmę. Podchodzi do niego i co tam pingwin u ciebie? A z roboty mnie wyjebali. To dawaj, będziesz u mnie w cyrku tego pracował. A pingwin na to, a co ja tam kurwa będę spawał? Co mówi mąż do żony? Kochanie, przynieś mi piwo. A żona na to, a co to ja jestem? Ktoś na posłaniec? A mąż na to, no tak, dajesz dupy, to tak jest. Jeszcze jeden, bo jeszcze stoję, po drugim już upadnę. Dobra, co mówi pani lekkich obyczajów, jak chce się dostać na loży VIP? Proszę pana, ja jestem kobietą z kulturą, więc proszę mi tutaj dać wejściówkę, a gwarantuję panu, że pan będzie w niebie, a pan na to, ale w jakim niebie? A wie pan, tak pan obciągnie, że przez tydzień panu będzie stał kutas. Nie ma rąk ani nóg, a wejdzie na najwyższy drąg. Nie wiecie? Ogień. Jak sprawdzić, czy herbata jest posłodzona, czy nie? Herbata z cukrem pisze się przez CH. Jak powiedzieć Izabeli, żeby kogoś uderzyła? Waliska. Jest Arka Noego, nie? Potop tam, fala idzie w chuj, wiesz, te wszystkie zwierzaki tam wchodzą na tą arkę, ludzie tam i tak dalej, nie? No i wiesz, brama się już zamknęła, nie? Noe zamyka tą bramę. Te zwierzoki, wiesz, ci ludzie wszyscy tam już są na tej arce i nagle, wiesz, do bramy słychać takie delikatne puk, 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 puk. Tej, a tam taka mała sarenka, nie? Noe podchodzi do bramy, nie? Mówi, kto tam, nie? A ta sarenka, hipopotam. A wiesz, czym się różni krowa niemiecka od niemieckiej kobiety? Tym, że krowa ma więcej cytku? Nie, kolczykami. Jeżeli twoje życie wydaje się chujowe, pamiętaj, że w pornosach czasami jest dubbing. Gościu śpieszył się rano, no i zatrzasnął sobie kluczyki w środku samochodu. Zdarza się każdemu. No i kombinuje, co tu zrobić. W środku zostały ważne dokumenty, nie pojedzie bez nich. No to w akcie desperacji bierze kamień, wywala szybę, no i grzebie. Z drugiej strony podchodzi typ, wybija szybę z drugiej i mówi, no to ja biorę radio. Przychodzi facet do Castoramy i pyta pracownika, jestem zainteresowany drzwiami wejściowymi. Zajebiste ma pan zainteresowania. Gdzie jadą rodzice bez dzieci? Bez kidy. Co robi
Mikołaj w Sylwestra. Udaje, że rozdaje prezent w Wigilię. U lekarza. Pacjentka się zapina. Mówi, panie doktorze, no to nie wiem, może jakieś buzi na pożegnanie? A on mówi, nie, wie pani co, ja nie mogę, to etyka zawodowa, ja w zasadzie to ja pani ruchać nie powinienem. Jak jest ulubiony baton informatyka? 3 bit. Jeśli znajdujemy zwierzątko na ulicy i nie wiemy, jakie jest płci i chcemy ją poznać, to przede wszystkim musimy dać zwierzątku jeść. Jeśli zwierzątko będzie jadło, to znaczy, że to jest on. A jak będzie jadła, to znaczy, że to jest ona. Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera? Gol. Idzie pani do salonu kosmetycznego i się pyta kosmetyczki. Proszę pani, ile u pani jest robienie paznokci? Jaka cena? Jak długo? Ta kosmetyczka się tak patrzy na nią. Zależy jakie paznokcie. Krótkie tipsy czy długie, nie? Ona mówi, ja się znam na panią. A po kilku godzinach siedzenia od kosmetyczki ta pani mówi, o kurwa, teraz dopiero wyglądam jak wiedźma. Przychodzi Jąkała do hurtowni książek do pracy i się pyta kierownika, proszę pana, szukam pracy. A kierownik mówi, no wie pan, z pańską wodą wymowy to będzie trudno, bo nasi handlowcy mają kontakt bezpośredni z klientem, a pan doleży tak nie bardzo. Ale Jąkała, ja teraz tak lekko skrócę, Jąkała mówi, no proszę o szansę, nie? No i w końcu kierownik się zgodził, mówi, dobra, przeciętny handlowiec sprzedaje 7 książek w 8 godzin, masz tu 5, sprzedaż do końca dnia, to jutro cię zatrudnię na okres próbny. No i Jąkała poszedł, ale za pół godziny wrócił i krzyczy, jeszcze książek, nie? Ja mówię, jak pół godziny 5 opierdolił, no kurwa, jakiś kozak, nie? Wziął 10, poszedł, wrócił za godzinę. Po następne, nie? No dostał następne, poszedł, a kierownik woła handlowca, mówi, ty idź zobacz, co ten kurwa robi, bo on tu bije rekordy jebany, nie? No to handlowiec zapierdala za Jąkałą. Jąkała schodzi po schodkach do domu, dzwoni do drzwi, otwiera facet, a Jąkała tak. Kupi pan książkę, czy mam streścić? Jest porodówka, facet taki zestresowany, stoi na porodówce, jego pierwsze dziecko. Stoi zestresowany, przychodzi lekarz, przychodzi, przynosi taki becik w ręce i nagle go upuścił. Wziął go do góry, wrzucił do góry, kręcił się wentylator, walnął o kaloryfer. Facet tak stoi, panie, co pan zrobił? Żartowałem, zmarło przy porodzie. Po co kobieta ma pępek? Że jak masz gumę i schodzisz na dół, masz ją gdzie zostawić. Bang. Co mówi policjant, kiedy jest na basenie? Do wody, proszę. Idzie pani do lekarza i się pyta. Panie doktorze, ile będą kosztowały leki? A lekarz mówi na to. No wie pani, z ulgą 15 zł. A bez ulgi? Seks. Wsiada blondynka na motor i prosi mnie o miejsce przy oknie. Na przykład. Wsiada facet do windy, a tam schody. Wchodzi Geppetto do Pinokia, no nie? Pinokio jest tak odwrócony i też rusza tam ręką, no nie? A Geppetto do niego. Pinokio, co ty, jaja sobie robisz? Jak się nazywa Wałęsa na stadionie? Kibolek. Przychodzi Jasiu do ojca i pyta się, ojcze, jak to jest? Czym różni się cipka od pizdy? Ojciec tak się chwilę zastanawia, mówi mu, wiesz co, chodź, pokażę ci, Jasiu. Bierze go do sypialni i mówi, tam leży matka, podchodzi do tej matki, podnosi mu kiecę i mówi do Jasia, Jasiu, patrz, to jest cipka, nie? Jasiu, wow, zajebiście, mogę jej dotknąć? A ojciec na to, nie, lepiej nie, bo się ta pizda obudzi. Ile trwa tworzenie pliku PDF? Adobe. Święty Mikołaj podchodzi do sany, gdzie są renifery. Renifery mówią do świętego Mikołaja. Hej, święty, gdzie masz worek?
kurwa i ty, Renifer, i jaki worek? No, z prezentami. Ale przecież ja mam worek, ale między nogami, nie? Dobre. Co robi grabarz? Często chowa. Przychodzi facet do fryzjera i mówi: ty stary, weź mi takiego kurko opierdol. A fryzjer mówi: ty chuju! No dzięki kurwa! Jak piją matematycy? Na potęgę. Przychodzi gościu do lekarza. Mówi: panie doktorze, strasznie mnie boli głowa, ale tak mnie boli głowa, że nie mogę wytrzymać. Tak lekarz myśli: chury, wytniemy mu 25% mózgu. Wycięli mu, na drugi dzień ten gościu przychodzi do lekarza i tak: no panie doktorze, jest zajebiście, jest naprawdę zajebiście, ale może być lepiej. No to tak lekarz myśli: to znowu mu wytniemy 25% mózgu. Na kolejny dzień przychodzi ten sam gościu: panie doktorze, jest świetnie, ale może być jeszcze lepiej. Lekarz tak myśli: chuj, wytniemy mu cały mózg. Na drugi dzień gościu przychodzi i tak: no panie doktorze, jest naprawdę super, ale okresu dostałem. Gościu z Syrii spierdolił uchodźca, w sensie, że ha, 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 przez morze czucza kraulem, pach, 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 wyłowili go widłami, chlas, pach, trafił do Niemiec. Azyl, obywatelstwo, socjal, pieniążki lecą. Cudownie, on tak mówi: kurwa, no tu raj na ziemi, no, świetnie jest. Mówię: to może ja odwdzięczę się jakoś tym Niemcom, no ja normalnie, no kurwa, przegarnęli mnie, wojna w kraju, ja tu normalnie super, no socjal, cudownie, rodzina cała moja przyjechała do mnie, no pięknie jest. Zaczepia jakiegoś Niemca na ulicy, mówi: ja chciałem bardzo podziękować, że mi tu przyjeszło, ale ja nie jestem Niemcem. A kim jesteś? No, ja jestem Albańczykiem. A to przepraszam, nie? Idzie dalej, łapie drugą osobę, mówi: proszę pana, ja chciałem podziękować, że mnie tu przyjęliście, że daliście mi azyl. No, przepraszam, ale ja nie jestem Niemcem, ja jestem z Libii, nie? Aha, no, to przepraszam, nie? No i gościu tak jedzie, o, może ten. Łapie gościa i mówi: przepraszam, ja tu chciałem podziękować, że przyjęliście mnie do kraju, daliście mi azyl, ale ja nie jestem Niemcem. Jestem Turkiem. To kurwa, gdzie są wszyscy Niemcy? A ten Turek tak na zegarek? No jak to gdzie? W pracy. Jak najlepiej wkurwić żonę po stosunku? Wytrzeć ciuta w firankę. Jak królewna Śnieżka budzi 7 krasnoludków? 7 up. Idzie pani Mikołajowa na zakupy. Wchodzi do sklepu, a pan sprzedawca się pyta: czym płacimy? Kartą kredytową czy gotówką? A pani Mikołajowa mówi coś takiego: no wie pan, panie sprzedawco, ja nawet mogę kartą kredytową. A moją pani? Mam. Proszę wyciągnąć, proszę pokazać. Wyciąga? Na kogo to jest? Na świętego Mikołaja. A święty Mikołaj wie, że pani używa tej karty? Pani Mikołajowa mówi nie. No to proszę stąd z tego sklepu mi wypierdalać. Ośmioletni Jasiu idzie z ojcem przez Warszawę i nagle widzą burdel. I szyld jest: okazja 10 zł. 10 zł. Jasiu mówi: tato, chodźmy. Mówi: Jasiu, pójdziemy za 10 lat, jak będziesz pełnoletni. Wrócili do domu, Jasiu zajebał dychę, idzie na przyjemność, okazja 10 zł. Wchodzi do burdelu, burdel mama patrzy, mówi: Jasiu, co tu kurwa, co tu chcesz? Ja mam dychę, chcę okazję, przyjemność. No dobra, poszedł na socjal, patrzy, mówi: kurwa, co tu zrobić, nie? Zrobiłem mu 3 kanapki, posmarowała mu masłem i miodem. Jasiu dostał kanapki, wpierdala zadowolony i tak dalej, nie? Wraca na chatę moralniak. Tato, słuchaj, bo ja zajebałem ci tą dychę, poszedłem na przyjemność. Synu, opowiadaj, słowo w słowo, co tam się działo? A Jasiu mówi: tato, spokojnie, mówi, 2 dałem radę, ale 3 musiałem wylizać. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktor, jestem chora, to niech pani stanie na stołek, zbadam panią. Doktor zagląda pod spódnicę, ma pani wilka. Przyszła baba do domu i mówi do męża: mam wilka, stań na stołku, zobaczę. Mąż zagląda pod spódnicę: rzeczywiście, kurwa, masz wilka. Futro jest, jęzor wisi, śmierdzi, pewnie zdech. Co robią renifery w lodówce? Myślę, że są pingwinami. Co mówi ptak na pożegnanie? Ja będę już leciał. Przychodzi facet
do lekarza i mówi: no proszę pana, ogólnie mam to takie chujowe życie, nic mi z tego życia nie wychodzi, mam mały penis, nie mam rodziny, pracuję w słabej firmie, zarabiam nic, ogólnie jestem przegryzem życiowym. A lekarz się pyta: proszę pana, a co pan takiego w życiu robi? No ogólnie to pracuję na giętarce. Stoją dwie krowy w rzeźni. Jedna mówi do drugiej: ty tu pierwszy raz, ona: nie, kurwa, drugi. Zimowa pora, 6C, lekcja polskiego w podstawówce, taka już czarówka, 16, pruszy śnieżek. Pani mówi do dzieci tak: kto ułoży najpiękniejsze zdanie o tym, co się dzieje za oknem, dostaje piątkę. Wstaje Gosia, taka poddenerwowana: jest zimno, pada śnieg, dzieci lepią bałwana. Bardzo ładnie, Gosiu, piąteczka. Wstaje Grzesio, taki bardziej poddenerwowany: jest bardzo zimno, pada bardzo duży śnieg, dzieci lepią bardzo dużego bałwana. Bardzo ładnie, Grzesiu, 5+. Wstaje Jasiu, taki wkurwiony: jest zimno, pada śnieg, wilki na lodzie się pierdolą. Jasiu, źle, a pewno, że źle, bo mi się łapy ślizgają. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Pewien dowcip, w którym się troszeczkę pokazuje. Teraz pytanie do was, co to jest? Tu cycki, tu cipka. Nie, odkręcam jeden kurek wody, drugi patrzę, jaka woda leci. Jak odróżnicie pingwina od renifera? Pingwiny nie umieją latać. Bęc. To było zajebiste. Przychodzi facet do skupu surowców wtórnych i mówi: mam wiadomość. Jaką? Złom. Ja skomałem. Urodziły się trzy córeczki. Jedna miała na imię Różyczka, druga Śnieżynka, a trzecia Cegiełka. Różyczka przychodzi do mamy: mamo, mamo, a dlaczego mam na imię Różyczka? A wiesz, córciu, bo jak byłaś mała, to na czoło ci spadł płatek róży. Przychodzi Śnieżynka do mamy: mamo, mamo, a dlaczego mam na imię Śnieżynka? A no bo wiesz, córciu, jak byłaś mała, to na czoło spadł ci płatek śniegu. Przychodzi Cegiełka do mamy: podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie. Wolałabym nie, naprawdę zależy mi na tej pracy. Co robi dzik, gdy nie zna w lesie? Nagrywa bęgary. Rozmawiają dwie blondynki. Jedna do drugiej mówi: słuchaj, hemeroidów dostałam. Na to druga: gdzie? W dupie. Jak ja coś dostanę, to też ci nie powiem. Rozmawiają dwaj Bułgarzy. Jeden mówi: ty wiesz, jak w Polsce jest zajebiście? Wstajesz rano, seks. Przed śniadaniem seks. Po śniadaniu seks. Po obiedzie seks i parę razy do wieczora też seks. Ten drugi mówi: ty to zajebiście, a skąd wiesz, byłeś? Nie, siostra była. Luiza, a wiesz, co mówi Nissan Micra do Nie wiem. Zapraszam w moje skromne progi. Siedzi Peja pod kościołem i żebrze. Przychodzi jakiś Rusek, daje mu 10 tysięcy rubli. Peja nic. Przychodzi Amerykanin, daje mu 10 tysięcy dolarów. Peja nic. Przychodzi Anglik, daje mu 10 tysięcy funtów. Peja nic. Nagle przychodzi jakiś Niemiec i rzuca mu 1 euro. Peja. Pyk. Pakuje się i wychodzi. A dlaczego? Bo europeistyka. A co mówi rdza do rdzy? No nie wiem. Poloneza, czas zacząć. Co robią lekarze w kuchni? Leczą. A wiesz, co oddziela ładne kobiety od brzydkich? No pewnie gruba czarna kreska, no. Odra. Odra? A. Odetnij tak, no. Jak, jest świeże powietrze? Bardzo. A wiesz, dlaczego w Niemczech jest świeże powietrze? Bo jesteśmy wysoko w górach. Nie, bo Niemcy nie otwierają okien. Idzie pani do sklepu i się pyta: po ile jest mleko? 3 złote. Po ile jest piwo? 2 złote. Po ile jest ser? Dla pani za te pierdolone, za te głupie pytania 150 zł. Kurwa. Jaka jest najbardziej królewska część trójkąta? Jego wysokość. Co jest gorsze od homara na fortepianie?
Rak na organach. Idzie pani do autobusu i się pyta kierowcy. Panie kierowco, jak chcesz sobie przyjechać autobusem? Ile kosztuje bilet? A kierowca mówi, a co to kurwa? Ja jestem kasomat? Idą przez las Polak, Rusek i Niemiec. I zatrzymuje ich diabeł. I diabeł mówi, słuchajcie, daję wam zadanie. Macie powiedzieć coś, żeby echo szło jak najdłużej. Pierwszy mówi Niemiec. Ha Hitler. Echo 5 minut. Drugi Niemiec. Zdatwujcie. 10 minut. Trzeci Polak. Darmowa wódka. Echo, gdzie? 2 godziny. Świetne, świetne. Dziękuję. Jaki jest ulubiony ser ratownika? Topiony. Dziękuję. Dlaczego od przyszłego roku mają sprzedawać wódkę tylko w czopkach? Żeby ludzie wstawali do toastów. Halo, czy to pogotowie? Moja żona leży nieprzytomna. Co mam zrobić? Proszę się w pierwszej kolejności uspokoić. Nagle cisza. Pogotowie pyta. Jest pan już spokojny? Tak, jestem. Ale jest pan przy żonie? No nie, no miałem się uspokoić. Leżę w wannie i piję piwo. Co łączy pizzę oraz ginekologa? Obydwaje nie mogą powąchać. Dlaczego nie ma wojny między ścianami? Bo jest między nimi pokój. Co robi renifer w salonie kosmetycznym? Czyści zęby. Dwóch alpinistów robi atak szczytowy, jeden nagle mówi: ty, słyszysz tę muzykę? No właśnie ustawiłem granie na czekanie. 10 minut. No i to był słuchacz! Kumpel mówi do kumpla. Moja żona zdradziła mnie z moim najlepszym kolegą Januszem. Tej kurwa, od kiedy Janusz jest twoim najlepszym kumplem? Od wczoraj. Idzie blondynka do sklepu z rzeczami na święta i się pyta. Po ile jest choinka? 3 złote. Po ile złota rybka? Za darmo. A co ona potrafi? No wie pani, potrafi gadać. I to tak gadać, żeby pani mąż się w końcu zamknął. Spotyka się koń z osłem na wódkę. U konia w domu i piją tą wódkę sobie. Ten osioł patrzy, tam na ścianach wyjebane medale, fajnie, wszystko puchary i mówi, ty koń, skąd ty to masz? A wiesz, kiedyś tam startowałem w wyścigach, no fajnie, udało się powygrywać i tak dalej. Spotkali się za tydzień u osła w domu. I osioł tak sobie myśli, kurwa, ten taki medalista zajebisty, jak ja go tu przyjmę, jak tu gołe ściany u mnie, nie? Wymyślił, poszedł do zoo, zrobił zdjęcie zebry, pierdolną w ramkę, powiesił na ścianę, przyszedł koń, piją tą wódkę i ten koń tak patrzy, mówi, ty, co to jest kurwa za zdjęcie? A osioł mówi, ty, nie poznajesz? To ja za młodego grałem w Juventusie. Jak ominąć problem korków w mieście? Przerzuci się z wina na wódkę. Dobre. No dobra, spotyka się dwóch kumpli na ulicy. No siema Stachu, co tam u ciebie? A słuchaj, taki, wiesz co, ostatnio burdel otworzyłem. Jak będziesz przyjazdem, to wpadnij, nie? Mówię, no dobra, jakie tam są ceny? 50 za lodzika, stówkę w dupkę, nie? No dobra, a za cipeczkę? Za cipeczkę jeszcze nie, bo póki co sam jestem. Ile zarabia mechanik samochodowy? 4 koła. Panie doktorze, mam sklerozę. Od kiedy? Co od kiedy? O czym marzy porywacz z zatwardzeniem? O kupie. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem kupić okulary. Jakie? Do widzenia, do widzenia. Co mówi lama do lamy? No. Spierdalamy. Co robi święty Mikołaj ten przed domem? Próbuje komin wyczyścić. Lustro mówi do lustra, oj przepraszam, odbiło mi się. Jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik. Przychodzi facet do lekarza i mówi: panie doktorze, strasznie mnie bolą nogi. Na co doktor się pyta: od małego? Nie, od kolan. Czego szuka święty Mikołaj na biegunie północnym? Swojego stada reniferów, bo mu spierdoliło.
Przychodzi do księgarni kobieta w żałobie z książką w ręku, grzyby wokół nas. Podchodzi księgarz do niej, ściska ją za rękę i mówi: wydawnictwo poprawiło już te błędy. Tata pyta syna komara: synu, jak ci poszedł pierwszy lot? Cudownie, tato, wszyscy mi klaskali. Jak się nazywa ochroniarz w sklepie Samsunga? Guardian of the Galaxy. Przychodzi, kurwa, facet do baru, ale się w chuj jąka. No i generalnie sytuacja taka, że kurwa siedzi przy stole, kurwa, i chce iść do baru. No ale sytuacja wynikła taka, kurwa, że się jąka, no to chuj, boi się, mówi sobie zamówić piwo i mówi sobie przez tylko pip, 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 pip. No nie chuj, kurwa, dobra, chuj, spróbuję. Poszedł do baru, kurwa, barman pyta, co podać. Pip, 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 panie, szybciej, bo kolejka jest, kurwa. Coca-Cola, kurwa. Chuj, poszedł do kibla i nie no, muszę, kurwa, przed lustrem poćwiczyć, kurwa. Pip, 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 piwo. Dobra, kurwa. Teraz umiem, kurwa, siada przy stole, mówi, chuj, idę do tego baru, zamawiam to piwo. Stoi, kurwa, kolejka, już nie może, kurwa, napiłby się tego piwa. I chuj, stoi w tej kolejce, panu, co podać? Pip, 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 piwo. Jasne czy pełne? Coca-Cola, kurwa. Co robi? Wysłannik Alfonsa w Dubaju. Szuka nowych prostytutek, ponieważ Sowa wszystkie wyruchał. Bardzo to szanuję. Przychodzi facet do lekarza, ponieważ ma hemoroidy. Pochyla się do niego tyłem, lekarz tam nurkuje i ogląda i podnosi głowę i mówi: proszę pana, pan ma hemoroidy jak ogórki. Takie duże? Nie, takie kwaśne. Jak się nazywają prezenty od Patrycji? Odpadki. Idzie kaska podesce, posiedzieć jest se. Jak się witają ludzie bez rąk? Czołem. Przychodzi facet do mięsnego i mówi: poproszę salami. Sprzedawczyni się pyta: w kawałku czy w plasterkach? W kawałku, a co? Wygląda jakby miał dupę na żetony? Pęc! Rozmawiają dwa wielbłądy. Jeden mówi: tato, tato, po co nam takie długie rzęsy? A no widzisz, synu, jak będziemy szli przez pustynię i będzie zacinał piach, to te rzęsy nas ochronią nam oczy. Aha. Tato, a po co nam takie grube kopyta? A no widzisz, bo jak będziemy szli przez rozgrzany piasek, to te kopyta nas będą chronić i nas nie będzie piekło. Tato, a po co nam te dwa garby na plecach? A bo widzisz, bo jak się wybierzemy w daleką wędrówkę, zachce nam się pić, to będziemy pobierać wodę z tych garbów. Tato, a po co nam to wszystko, jak my w zoo mieszkamy? Janczar, czy wiesz, jak się nazywają ulubione ryby matematyków? Nie wiem. Jak się somę? Dlaczego wulkan miał same piątki w szkole? Bo był aktywny. Siedzi żona z mężem na kanapie, siedzi. W pewnym momencie żona mówi do męża: kochanie, nie przejmuj się wielkością kutasa, to naprawdę nie jest dla mnie znaczące. To, że jest mały, to dla mnie nic nie znaczy. Na to mąż: wiesz, kochanie, ja się cieszę, że tak mówisz, ale wolałbym, żebyś go jednak nie miała. Co mówi Rusek, jak go atakuje pszczoła? Nie, panie Maju. Chodzi kowboj do baru. Podchodzi, siedzi przy barze, nie? Podchodzi do niego, kurwa, gościu i pyta się: ty jesteś kowbojem? Mówi: no wiesz co, no tak, no wiesz, codziennie rano się budzę, wsiadam na konia, wiesz, spędzam bydło, strzelam się w samo południe. Kurde, no tak, no jestem kowbojem, nie? Za chwilę: ty, kurwa, zapomniałem. Dobra, to wycinamy.